Pytanie jest takie, jak kupię samochód zarejestrowany w Ukrainie, to jakie podatki muszę zapłacić i ile? To jeżeli jest to pojazd elektryczny, to mamy fajną wiadomość jedną. Mamy 3 punkty do spełnienia. W tym jeden punkt mamy na 0%, czyli akcyza, bo za pojazd elektryczny nie ma podatku akcyzowego. Podstawowe pytanie zatem, czy jak kupimy sobie takiego Volkswagena ID3 z rynku chińskiego, to będziemy mogli ten samochód w Polsce serwisować? No i chyba nie uda nam się dodzwonić jednak. Mogę przeczytać jedynie to, co Volkswagen nam przysłał. Motoryzacja stała się bardzo globalna i producenci swoje samochody produkują na różnych rynkach. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest Auto Made in China, a dokładnie doskonale Wam znany Volkswagen ID3, ale uwaga, z rynku chińskiego, czego dowodem jest to oznaczenie. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam nie tylko o Volkswagenie ID3, ale także o różnicach właśnie wersji europejskiej z wersją chińską. W Europie od samego początku Volkswagen ID3 oferowany był w kilku wersjach. Najbardziej taka podstawowa to była wersja Pure, później była Pure Performance, wersja Pro, Pro Performance i Pro S. Na rynku chińskim ten wybór jest znacznie ograniczony. Wersji jest dosłownie kilka, a ta jest podstawowa, Pure. Bo wizualnie tak naprawdę niewiele ten samochód różni się, a tak naprawdę w ogóle się nie różni od tego ID3, który jeździ w Europie. SAIC Volkswagen to jest nazwa fabryki i jedno oznaczenie, zapraszam Cię, jest na tylnej klapie bagażnika. I to jest tak naprawdę dowód, że mamy do czynienia z chińską wersją Volkswagena ID3. Ha, no właśnie, przecież Volkswagen ID3 to jest samochód, który zrewolucjonizował, a tak naprawdę miał zrewolucjonizować motoryzację. Powstał, pojawił się w 2016 roku na europejskim rynku i był taką ucieczką w przód Volkswagena po całej aferze Dieselgate. Wtedy Volkswagen ogłosił, że przecież przechodzimy na motoryzację elektryczną i to był pierwszy seryjny samochód Volkswagena napędzany wyłącznie na prąd. Został zbudowany na kompletnie nowej platformie MEB, która posłużyła do budowy kilku innych modeli i tak naprawdę modeli, które są produkowane dzisiaj, znacznie większych, bo ta platforma daje możliwość skalowania, czyli przesuwania rozstawu osi, zwiększania go, ale zobaczcie, co tutaj Volkswagen zrobił nietypowego. Rozstawił tak szeroko koła, że zwisy z tyłu i z przodu są tak naprawdę bardzo niewielkie. Cała bateria mieści się między kołami. Silnik w tym przypadku i w przypadku platformy MEB jest zamontowany na tylnej osi, a napęd jest na tył. Dopiero później powstały samochody, które miały napęd na 4 koła, a to za sprawą dodatkowego silnika, który pojawiał się na przedniej osi. Ale w tym przypadku mamy do czynienia wyłącznie z samochodem z jednym silnikiem na tył. Mam wrażenie, że jeździ się tym samochodem dokładnie tak samo jak tą europejską wersją, chociaż mam świadomość, że no, inne homologacje mogą powodować, że wykorzystane są do budowy tego samochodu nieco inne podzespoły. Tego nie wiem tak naprawdę. Chcieliśmy to sprawdzić w serwisie, no się nie udało. Ale przypominam sobie sytuację z samochodami z Ameryki. Jakiś czas temu była wielka moda i teraz też jest duża moda na właśnie kupowanie samochodów z rynku amerykańskiego. Przecież one też występują w amerykańskich homologacjach i całe legendy krążą na temat tego, jakie różnice są między europejskimi a amerykańskimi samochodami. Przede wszystkim, no na przykład trzeba zmienić radio, bo są inne częstotliwości, inne są światła, ale inne są też prędkości dopuszczalne na rynku amerykańskim, więc na przykład nie jest dziwne, że tam są stosowane innego rodzaju hamulce, inne amortyzatory, więc to są rzeczy, które już bardziej wpływają na komfort jazdy i dynamikę jazdy. Jak wygląda tutaj? No niestety tego nie wiem. Ale mam wrażenie, że tym samochodem jeździ się dokładnie tak samo jak tymi europejskimi wersjami. Auto z tą baterią na naszym rynku średniej wielkości, na rynku chińskim jedynej wielkości, waży 1700 kg. To jest sporo, ale dynamika jazdy jest naprawdę zadowalająca. A trzeba pamiętać, że przecież mamy tutaj silnik o mocy 170 koni mechanicznych, a nie ten 204-konny, jak jest to w ID europejskim.
ID trójka miała od samego początku zwracać na siebie uwagę, ale to nie miał być samochód, który krzyczał, że jestem elektryczny. Dlatego te linie są bardzo łagodne, kształty mocno zaokrąglone, coś czego w Volkswagenie tak naprawdę wcześniej nie było. Reflektor ładnie wkomponowany jest w przód samochodu, ale zwróćcie uwagę, że te przednie zwisy są bardzo mocno skrócone, przez to miejsca w środku jest zdecydowanie więcej, a zderzak cały jest mocno taki napompowany. Mam wrażenie, że cały ten samochód wydaje się mocno napompowany z przodu. Tutaj mamy takie zgrabne przetłoczenia. No nie ma wlotów powietrza, bo to jest samochód elektryczny, więc tych wlotów mieć nie musi. Dopiero tutaj pod spodem pojawiają się jakieś kratki do chłodzenia, ale wszystko sprawia wrażenie takiego naprawdę bardzo masywnego samochodu. Tutaj mamy listwę czarną, która jest w takim piano blacku, na pewno będzie się to rysować. No i coś, co ma nadać lekkości samochodu, czyli samochodowi, czyli czarny dach. Ten dach jest szklany. To jest bardzo duża powierzchnia przeszklenia. Dopiero tutaj jest element konstrukcyjny dachu, on jest również w czarnym. Zobaczcie, jaki szeroki, jaki wielki jest tylny spoiler. On jest ładnie wkomponowany w tylną część nadwozia. To jest taki zabieg, żeby nadać też lekkości całej bryle. Na słupku C mamy takie naklejki, które nawiązują kształtami do tych przetłoczeń w przednim zderzaku. No i tył, oczywiście czarna tylna klapa, też mocno rozsadzony jest ten zderzak, żeby jeszcze tak nadać muskulatury temu autu. No i logo, logo, które Volkswagen również odświeżył na potrzeby wszystkich samochodów elektrycznych. Samochód wygląda zgrabnie, nie nawiązuje do jakichś historycznych modeli Volkswagena, ale wyróżnia się czystością formy. Mały, zgrabny samochód kompaktowy wielkości, no właśnie, wielkości tak naprawdę poprzednich generacji Golfa, bo Golf zdecydowanie mocno urósł, a ID.3 jest nie za dużym samochodem, ale bardzo dużym w środku. Od samochodów tej wielkości nie oczekuję jakiejś niesamowitej przestrzeni, ale zobaczcie, wsiadłem tutaj, mieszczę się za sobą, mam sporo miejsca nad głową. Pamiętajcie, że to jest w zasadzie nieduży samochód, w zasadzie głównie miejski, więc miejsca mam wystarczająco i co najważniejsze, wiele samochodów, których testy możecie oglądać na naszym kanale, w wielu przypadkach tego miejsca na stopy nie ma za dużo. Tutaj miejsca na stopy jest pod dostatkiem, więc siedzi się wygodnie. Kanapa jest miękka, dobrze wyprofilowana. Niektórym może przeszkadzać to, że to siedzisko nie jest wystarczająco tutaj długie, ale na co zwracam uwagę ja przy wzroście 198 cm, to jest to, że oparcie kończy mi się nie gdzieś tam pod łopatkami, tylko normalnie na wysokości szyi. Do tego zagłówek, więc pozycja jest tutaj miła i przyjemna. Nie ma podłokietnika. Szkoda, bo on by tutaj zwiększył komfort, ale podłokietnik jest w drzwiach i on jest wygodny, dobrze wyprofilowany, więc no, można tutaj siedzieć wygodnie. No i jakość, no i jakość. I teraz tak, tu jest twardo, tu jest miękka tkanina, tu jest piano black już popalcowane, tu jest twardo, a schowek nie jest wykończony niczym miłym. No i teraz kilka samochodów chińskiej produkcji już mieliśmy okazję przetestować wspólnie. Możecie zobaczyć te filmy na naszym kanale. I co? No i mam wrażenie, że w niektórych przypadkach ta jakość jest zdecydowanie lepsza, nawet biorąc pod uwagę segment tego samochodu. Mimo tych lat, które ma już Volkswagen ID, to nadal samochód, który na tle konkurencji dość mocno się wyróżnia. Przede wszystkim tą przestrzenią, bo Volkswagen ID 3 jest wymyślony jako samochód elektryczny. To nie jest tak naprawdę konwersja samochodu spalinowego, więc na tej samej przestrzeni udało się podarować zdecydowanie więcej miejsca. Taki Peugeot E308, on jest zdecydowanie w środku ciaśniejszy. Nissan Leaf też był samochodem od samego początku elektrycznym, już ma kolejne generacje, ale mam wrażenie, że tutaj tego miejsca jest zdecydowanie więcej. Zresztą ciekawe, najtańszy Nissan Leaf z niedużą baterią kosztuje około 150 tysięcy złotych. A wiecie w ogóle, kto w ubiegłym roku w Chinach sprzedał najwięcej samochodów? Bo do tej pory najwięcej samochodów sprzedawał właśnie Volkswagen, ale
dobre czasy się skończyły i w ubiegłym roku, w 2023 roku, po raz pierwszy najwięcej samochodów elektrycznych i spalinowych sprzedał Byt. Żebyście wiedzieli, jaki to jest rozmiar sprzedaży, to sięgnę do mojej ściągawki. To jest 2 570 922 samochody. Tyle sprzedał tylko sam Byt, a Volkswagen 2 399 734 samochody. Na trzecim miejscu była, uwaga, Toyota, czwarta Honda, później Geely, Shanghan, BMW, Mercedes i Audi na miejscu dziewiątym. Dziesiątka, Wuling. Ten Volkswagen ID.3 jest w wersji Pure, czyli można powiedzieć, że to jest jedna z mniej doposażonych wersji, ale mimo tego mamy tutaj koło 18 cali i to jest dokładnie taki sam rozmiar koła, jaki występuje w europejskiej wersji tego samochodu. Oczywiście może być 19, ale to w wyższych wersjach wyposażenia albo na życzenie. Pod względem zawieszenia ten samochód mam wrażenie, że jest zdecydowanie bardziej miękko zawieszony niż te auta Volkswagena dostępne na naszym rynku. Być może to jest subiektywne odczucie, ale wydaje mi się, że jednak Volkswagen taką ma charakterystykę dość sztywną. Tutaj jest zdecydowanie bardziej miękko i komfortowo. Być może to jest kwestia masy tego samochodu. 1700 kg waży to auto z tym napędem i z tą baterią. Są oczywiście tryby jazdy do wyboru. Jest Eco, Comfort, Sport i Custom, w którym możemy sobie definiować na przykład właśnie, jak ma być skonfigurowane zawieszenie. Czy komfortowo, czy bardziej sportowo. W tym sporcie ono się zdecydowanie bardziej usztywnia. Podobnie układ wspomagania może być komfortowy albo sportowy. Oczywiście aktywny tempomat. Tutaj możemy sobie ustawić kontrolę klimatu, czyli jak ma działać klimatyzacja. I oczywiście też napęd, czyli tak naprawdę, czy ma być bardziej sportowy, czy bardziej w trybie eko, to się przekłada na zużycie energii. Zupełnie inny jest za to port ładowania, bo normalnie w europejskiej wersji mamy port CCS, czyli szybkie ładowanie, a tutaj ten port nazywa się GB1. Jeśli dobrze się wyedukowałem w tej kwestii, no trzeba wiedzieć, że aby ładować ten samochód w naszym systemie, w europejskim systemie, musimy kupić sobie przejściówkę. I ta przejściówka wcale nie jest tania, bo to jest wydatek kilku tysięcy złotych. To jest dość duże urządzenie, no ale kosztowne. To przyspieszenie do 50 km na godzinę jest naprawdę bardzo dynamiczne. To jest 5 sekund, a do setki 8, więc te europejskie wersje, mocniejsze, są zdecydowanie bardziej dynamiczne, ale żeby takie parametry osiągnąć, to muszą być spełnione warunki. Przede wszystkim bateria musi być odpowiednio rozgrzana, a drugi, ale podstawowy tak naprawdę element, czy warunek, to jest to, że bateria musi być naładowana powyżej 80%. No i przyznam się szczerze, że skoro bateria najlepiej, gdy jest ładowana w zakresie od 20 do 80%, to tak naprawdę z tego EcoBoostu, no, kiedy skorzystamy, dla baterii, dla fizyki baterii, chemii baterii, zdrowe jest, żeby właśnie nie przeładowywać jej powyżej 80 do 100%. To jest fajne w momencie, kiedy jedziemy gdzieś w trasę i potrzebujemy dużego zasięgu, ale w takim ruchu codziennym, w codziennym użytkowaniu jednak dobrze jest korzystać z tego zakresu 20-80. Wtedy też bateria najszybciej się ładuje i jest najbardziej efektywna. Zresztą w ustawieniach ładowania możemy sobie właśnie określić, czy bateria ma się ładować na 100% czy na 80%. I w momencie, kiedy przechodzimy z 80% wyżej, no to mamy tu już komunikat, że robimy to tak naprawdę nie tyle na własne ryzyko, bo takie ładowanie też obejmuje gwarancja, ale musimy po prostu potwierdzić, że tak, chcemy naładować baterię do 100%. Pojemność bagażnika tego samochodu to 380 litrów, czyli dokładnie tyle samo, co w europejskiej wersji. Bagażnik jest bardzo głęboki. O, zobaczcie, tutaj nie ma koła, nie ma nic. Tu jest jakiś zestaw. Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest coś ciekawego na pewno. A, widzicie, to jest jakaś przedłużka. Coś, czego w europejskiej wersji nie dostaniemy. Bagażnik jest pojemny. Tablice próbne.
Właśnie, o tych tablicach muszę powiedzieć. Więc można tutaj sporo bagażu przenieść. Są dwa haczyki, jest gniazdo zapalniczki i haki do montowania różnego rodzaju siatek. Ale zdecydowanie ważniejsze i zdecydowanie ciekawsze od pojemności bagażnika jest to, ile ten samochód kosztuje. To jest nowy samochód zarejestrowany w Ukrainie i on wyceniony jest w komisie na 95 tysięcy złotych. Ale wtedy dostaniemy auto na ukraińskich tablicach. Czyli będziemy musieli przejść całą żmudną procedurę rejestracji tego samochodu, a tak naprawdę zakupu, opodatkowania, odcylenia, bo przecież Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Z przygotowanymi dokumentami do rejestracji w polskim urzędzie ten samochód kosztuje już 145 tysięcy złotych w tym samym komisie. Gdybyśmy chcieli zrobić to sami, czy będzie taniej? Pytanie jest takie. Jak kupię samochód zarejestrowany w Ukrainie, to jakie podatki muszę zapłacić i ile? To jeżeli jest to pojazd elektryczny, to mamy fajną wiadomość jedną. Mamy trzy punkty do spełnienia. W tym jeden punkt mamy na 0%, czyli akcyza, bo za pojazd elektryczny nie ma podatku akcyzowego. Czyli pojazd akcyzy nie płacę. Akcyzy nie płacisz. I to Cło? Jest ta dobra wiadomość. No. Cło mamy 10%. No to niedużo. Plus 23% VAT-u. I jeżeli mamy wartość pojazdu, jaka tam jest ta 95 tysięcy złotych. To jeżeli mamy 95 tysięcy złotych, to mamy 10% cła od tej kwoty, to mamy 9,5 tysiąca złotych cła. Dobra. Ale to jeszcze nie koniec, no bo jeżeli mamy te 95 i do podstawy podatku VAT, jaki musimy obliczyć, to mamy kwotę zakupu, czyli te 95 tysięcy złotych plus cło 9500, mhm. Czyli nam się robi podstawy 104 1500 i od tego płacimy 23% podatku VAT w wysokości 24 tysięcy i 35 zł. Czyli cały samochód wychodzi nas? Czyli wychodzi nas 33 535 zł plus koszty dla agencji celnej, bo ona się waha pomiędzy 500 a 1000 zł w zależności od stopnia trudności, czy mamy dokument przekazowy, czy go nie mamy. Czy a co to jest dokument przekazowy? Przekazowy to jest tak zwana T1, ale to w przypadku jak kupujesz tam i to dostajesz na przejazd. Okej, okay. To nie, to kupuję tutaj. To kupujesz tutaj, okay. No, czyli tutaj musimy ubiegać się o taką zgodę na składamy wniosek o pozwolenie na odprawę z dopuszczeniem do obrotu bez tego właśnie dokumentu T1 i wydaje taką zgodę urząd celny, kierownik najczęściej to wpisuje i później poprzez agencję celną, bo tą odprawę celną nie możemy zrobić my sami, tylko poprzez agencję celnego. Tak, i to jest tam, mówię, korzyść 500, 1000 zł. Zdarza się, że nawet 1500 zł. Słyszałam ostatnio, że ktoś tam gdzieś miał stopień trudności, więc można tyle zapłacić. Czyli reasumując, powinniśmy się zmieścić w tych 35 tysiącach złotych, plus do tego, no pojazd, jeżeli jest niezarejestrowany, nie ma tablic, no to musimy go przewieźć na urząd celny, bo on fizycznie musi się znaleźć na placu do odcylenia. Tak? A jak ma te ukraińskie, to my możemy to zrobić na ukraińskich tablicach, czy nie? Jeżeli ma ważne badania techniczne i ma ubezpieczenie OC, to możemy wtedy przejechać takim pojazdem. A jak nie, to laweta. Dobra, czyli co? Czyli w 140 tysiącach jesteśmy w stanie się zamknąć, kupując taki samochód i dokonując wszelkich formalności celno-skarbowych. No ja by była bliżej 130 tysięcy, trzeba zrobić wam badanie techniczne, trzeba będzie, jeżeli zależy jaki jest dowód rejestracyjny, ale jak to jest samochód elektryczny, czyli mamy już te nowe dowody rejestracyjne, których w niektórych wydziałach nie trzeba tłumaczyć, jak trzeba tłumaczyć, no to te stawki tych tłumaczeń ukraińskich są gdzieś od 300 zł w górę też, bo jest mniej tych tłumaczy. Więc to też są, i rzadsze jest to tłumaczenie tych dowodów rejestracyjnych, no bo nie ma aż takiego mocnego, że tak powiem, napływu aut no z Ukrainy, tak. Jak z Niemiec, czy z Francji, czy z Włoch. Czyli 130 tysięcy i mamy auto, które idziemy do urzędu i w zasadzie rejestrujemy od tak. No zróbmy 131 tysięcy. Dobrze, tak? Dobrze. Dobrze, ile to wszystko może trwać? Taka procedura odcylenia, zarejestrowania? Ja myślę, że w ciągu 7 dni można by było się
wyrobić. A, czyli to takim ekspresem w zasadzie. Tak, no zacznijmy od wniosku. Jeżeli złożymy taki wniosek, urząd też ma 7 dni, żeby nam się ustosunkować do tego. Aha. Później musimy przyjechać w tym samochodzie. Jeżeli mamy tą zgodę, no to umawiamy się z agentem celnym, przywozimy ten samochód na teren urzędu celnego, tam go zostawiamy. Najczęściej te odprawy robi się w ciągu jednego dnia. Może się zdarzyć, że jeśli później przyjedzie, że pojazd musi zostać do następnego dnia. Dobra. Jeżeli jest wszystko w porządku, okay, tak? Jeżeli się papierki zgadzają. No jasne. A powiedz mi proszę, czy to są koszty, które są podobne do kosztów na przykład sprowadzenia samochodu ze Szwajcarii albo ze Stanów Zjednoczonych, które też w Unii Europejskiej nie są? Tak. Czyli to są mniej więcej, to są dokładnie te same koszty? Tak, to są dokładnie te same koszty. Okej, okay. To tak, bardzo Ci dziękuję tak. W takim razie, dużo się wyjaśniło. I do następnego, jak będziemy kupować samochód na przykład z Escobar, San Escobar. Okej, okay. Dobrze. Dziękuję bardzo. Ciekawe, co to będzie. Dobrze, dam znać, dzięki. No widzicie, czyli zabawa w cło akcyzę jest dokładnie taka sama, jak w przypadku samochodu ze Szwajcarii albo z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Więc nie ma się czego bać. A ile dokładnie taki sam samochód kosztuje w Polsce? No i żeby być precyzyjnym, to posłużę się moją ściągawką, czyli cennikiem Volkswagena, w którym jak byk stoi napisane, że taki samochód nowy kosztuje w Polsce 180 tysięcy złotych w wersji Pro Performance, czyli najtańszej. Ale uwaga, ten samochód ma 204 konie mechaniczne, a nie 170 jak ten. Ta sama bateria jest, bo to jest 58 kWh, więc tutaj nie ma żadnej różnicy. No i kwestia wyposażenia. W Chinach mamy 6 lakierów do wyboru, tutaj mamy tych lakierów, jeśli dobrze liczę, 7. Mamy 3 bezpłatne tapicerki do wyboru w Polsce, w Europie, w Chinach jest ich o nieco mniej. Ale na przykład mamy też 3 tapicerki, czy takie wystroje wnętrza, które są za dopłatą. I uwaga, taka tapicerka na przykład ciemno-szaro-czarna kosztuje 21 tysięcy złotych. 14 kosztuje tapicerka Dusty, a w tej samej cenie jest też ciemna Soul. Więc jeżeli chcemy stworzyć sobie miłe wnętrze w tym samochodzie, no to do ceny wyjściowej musimy doliczyć całkiem spore sumki. Tutaj sprawdziłem to po numerze VIN. Wyposażeniem dodatkowym był system utrzymujący samochód w pasie drogi. W europejskiej wersji takich systemów mamy zdecydowanie więcej i są one już w standardzie. No i ciekawe, że klapa tylna jest zamykana ręcznie, nie elektrycznie. Jak przystało na prawdziwy elektryczny samochód, można by było się spodziewać, że z przodu będziemy mieli nieduży, ale jednak bagażnik, czyli frank. A tutaj franka nie ma, bo ID3 jest za mały, żeby upakować i zmieścić tutaj jeszcze miejsce na dodatkową przestrzeń bagażową. No tutaj mamy inwerter, tutaj mamy ładowarkę, więc sporo tego wszystkiego mieści się przed przednią osią. To zresztą ciekawe jest, bo wygospodarowanie miejsca na taki frank musiałoby być przewidziane w już konstruowaniu właśnie platformy podwoziowej, a platforma MEB nie przewiduje takiego miejsca z przodu. Jadąc 60-70 km na godzinę w samochodzie jest absolutnie cicho. Dopiero jak przyspieszę do jakichś 100 km na godzinę, robi się ciut głośniej, ale to jest tak naprawdę hałas opływającego powietrza, no bo silnika nie słychać. Słychać takie charakterystyczne dla napędu elektrycznego bzyczenie, szczególnie przy przyspieszaniu. Ale to jest efekt normalny, tak jest w każdym elektrycznym samochodzie. W jednym głośniej, w innym ciszej, ale jazda takim autem, no to jest naprawdę duża przyjemność. Warto, żebyście pamiętali, że w chińskiej specyfikacji ID3 występuje tylko i wyłącznie z silnikiem na tylnej osi o jednej mocy. To jest 170 koni mechanicznych i 310 Nm. W Europie mamy znacznie większy wybór. Auto jest oferowane z silnikiem o mocy 204 koni mechanicznych, a w wersji przed liftingiem było oferowane z silnikiem o mocy 150 koni mechanicznych. Różne są także baterie. Na rynku chińskim jest tylko
tylko i wyłącznie bateria o pojemności 58 kWh, a w Europie była mniejsza o pojemności 45, była właśnie ta 58, a największa ma 77 kWh. Oczywiście to są wartości netto. Zasięg to jest jakieś 430 km. W tej chwili baterię mam naładowaną w 50% i zasięg pokazuje mi 150 km. Jak nie, trudno obliczyć, czyli 300 km powinno się udać, a temperatura na zewnątrz to jest 7,5 stopnia, więc nie ma jakichś wielkich mrozów. Proszę bardzo, mamy tutaj zużycie energii, wyzeruję je, żeby sprawdzić, czy faktycznie te obiecane 13,9 jest możliwe do osiągnięcia, bo coś mi się wydaje, że jest to grubo przesadzone. Jazda tym samochodem jest komfortowa, miejsca jest naprawdę sporo, tak jak jadę, widoczność w lusterkach, te lusterka wcale nie są szczególnie duże, ale widoczność w nich jest wystarczająca. Bardzo fajne jest też to, że ta tylna szyba jest duża, zagłówki trochę przeszkadzają, w lusterku je widzę, no ale mógłbym je sobie obniżyć, wtedy ta widoczność byłaby całkiem niezła. Pod względem ilości miejsca w tym samochodzie, no to jest tego tyle samo jak w wersji europejskiej, no bo tutaj cudów nie ma, ale jedna różnica, którą od razu wyłapałem, ręcznie sterowany fotel. Nie ma elektryki, mam ręcznie opuszczany, przesuwany i nawet mam takie wrażenie, silny ma tam nogę, że jak odsunąłem fotel maksymalnie, to jestem za daleko kierownicy, więc muszę się przysunąć. Bardzo mi się podoba jedna rzecz, że tutaj nic nie ogranicza przestrzeni i wreszcie moja prawa noga, moje prawe kolano w nic nie będzie uderzać, bo z jakąś lubością niektórzy producenci tutaj tworzą jakieś dziwne, wystające rzeczy i o to można po prostu się uderzyć. Poza tym miejsca nad głową jest wystarczająco, a mamy też tu duży panoramiczny dach, co nie jest oczywiste, ale ten dach ma roletkę zasłanianą, więc duży plus. Bardzo fajne są te podłokietniki. Nawet przy moim wzroście one są wystarczająco długie. Podłokietnik z kolei w drzwiach również jest w dobrym miejscu, więc można wygodnie jechać. Nie trzeba ręki i łokcia opierać tutaj o twardy plastik. No i chyba to tyle, jeśli chodzi o przestrzeń w tym samochodzie, bo przy tak kompaktowych rozmiarach zewnętrznych samochodu, no to naprawdę jest tutaj chyba wygodniej niż w Golfie. Jeśli chodzi o materiały, to mamy dużo pianobleka tutaj na konsoli centralnej, mamy dwa cup holdery, schowek dość pokaźny i to jest bardzo fajny schowek, bo ten tutaj mieści jeden telefon, ale ten obok jest ładowarką indukcyjną. On jest na tyle głęboki, że później wyciągnięcie tego telefonu nie jest proste. Na szczęście ta przegródka jest ruchoma i można sobie w łatwy sposób ten telefon wyciągnąć. To jest oczywiście takie samo rozwiązanie jak w tej europejskiej wersji Volkswagena ID.3, bo różnic tutaj nie ma zbyt wielu. Duży schowek mamy w tej części dalszej podłokietnika, czy tego, co by w normalnym samochodzie było podłokietnikiem. Tutaj jeszcze z tyłu mamy też dużą przestrzeń, więc naprawdę tego miejsca jest bardzo dużo. Tu mamy dwa porty USB, a wszystko możemy sobie zamknąć taką ładną roletką plastikową. No tak, ten plastik on nie jest ani przyjemny, ani jakiś wizualnie ładny, ale ten sam mankament dotyczy europejskiego Volkswagena ID.3 i wiele osób na to zwracało uwagę, chociaż jedna ważna uwaga, to jest samochód po liftingu. Mimo tego, że w Europie pojawił się w 2016, w Polsce, znaczy do produkcji wszedł w 2019, to w Chinach to auto pojawiło się w 2021 roku i facelifting, który był w roku 2023, no to objął zarówno wersje europejskie, jak i chińskie. Więc zarówno w Europie, jak i w tym przypadku mamy do czynienia z samochodem po liftingu. Bardzo fajne. Od samego początku było to, że wnętrza kolorystycznie można było sobie tutaj dobrać na przykład jasne tapicerki, jasne wykończenie deski rozdzielczej. To jest nadal, tutaj jest twardy plastik, to jest bardziej miękkie i przyjemne. No i duży ekran wyświetlacz, który jest cały pianoblekiem i to osobiście mi się nie podoba. Zresztą podobnie jak w ekran przede mną, to jest też wszystko pianoblek.
I kierownica. No na sam koniec kierownica. Odzwyczailiśmy się trochę w Europie od kierownic takich po prostu zwyczajnych, gumowanych. Tutaj ten materiał jest, mam wrażenie, że gorszej jakości niż w europejskiej wersji. Tu jest takie miejsce, gdzie ten plastik jest nawet gładki. Czerwona wstawka, jakieś tutaj plastikowe aluminium. Ale jeśli chodzi o rozłożenie przycisków, jest dokładnie tak samo. Po lewej stronie mamy przyciski do regulacji aktywnego tempomatu i tego, co widzimy na wyświetlaczu przede mną. Po prawej stronie mamy przyciski do obsługi multimediów. Na drzwiach tradycyjnie lusterka i szyby. Po lewej stronie tradycyjnie mamy przełączniki do ustawiania lusterek, czyli widzicie, nie tak jak w innych chińskich autach, których testy możecie oglądać na naszym kanale, że te wszystkie funkcje są przeniesione do systemu multimedialnego. Nie, tu mamy fizyczne przyciski i pokrętełko, wybieramy sobie, którym lusterkiem chcemy sterować. I kolejna rzecz, z którą nie mogę się pogodzić, nie wiem dlaczego Volkswagen poszedł w takie rozwiązanie. Mamy tylko dwa przyciski do opuszczania szyb. Dwa przyciski, no bo lewa i prawa strona, no ale przecież mamy szyby z przodu i z tyłu. Jak zatem opuścić tylną lewą szybę? Musimy najpierw przycisnąć przycisk rear, czyli tył, i dopiero wtedy ta szyba, tylko w ogóle ona mi nie działa, bo mamy blokadę, i dopiero wtedy ta szyba zaczyna, no i co? O, teraz nawet musimy przycisnąć i chwilę przytrzymać ten palec, i to samo zrobić, jeśli chcemy na powrót otworzyć albo zamknąć, czy otworzyć tylną szybę z przodu. No beznadziejne. Po prostu prosta rzecz, skomplikowana do kwadratu. No i tak naprawdę teraz można by było zrobić osobny film o multimediach w Volkswagenie ID.3 w wersji chińskiej, bo one stanowią istotę chyba tego samochodu. Mamy na pierwszy rzut oka system, który wygląda dokładnie tak samo. Duży wyświetlacz, przed liftingiem to było 10 cali, teraz mamy 12 cali. Tak samo beznadziejna jest ta dolna część i Volkswagen już zebrał za to srogie lanie. Przede wszystkim to w ogóle nie jest podświetlone. Te przyciski dotykowe do robienia głośniej czy ciszej, czy do zwiększania i zmniejszania temperatury, one są po prostu ciemne. Podczas jazdy nocą nie widać i trudno trafić w nie palcem. Ale jeśli chodzi o ten system, no to tak naprawdę tutaj powinniśmy mieć... gdzie tutaj jest jakiś home? A, to nie, muszę zalogować. Muszę wybrać, czy jestem zalogowany, czy nie. No nie zalogowałem się tutaj, więc ten system jest taki dość okrojony, ale tak, mamy do wyboru oczywiście funkcję radia, mamy możliwość sparowania telefonu i mimo, że to jest chiński samochód, nie zawsze CarApple Play albo Android Auto tutaj działają, czy w ogóle są obecne. Tutaj oczywiście ten system mamy. Mamy ustawienia aplikacji, mamy możliwość regulacji dźwiękiem, mamy ustawienia ładowania samochodu, czy podgląd, jak ten samochód może się ładować. I mamy asystentów jazdy. I tych asystentów tutaj nie ma zbyt wielu w odróżnieniu do wersji europejskiej. Jednak wersje europejskie są już w standardzie mocno wyposażone w te wszystkiego rodzaju systemy. Tutaj tak naprawdę mamy... asystenta utrzymywania samochodu w pasie ruchu, mamy aktywny tempomat, mamy driver alert system, czyli to jest system, który bada nasze skupienie, i front assist z awaryjnym hamowaniem, czyli system, który wykrywa możliwość zderzenia. Tylko cztery systemy, zresztą widać to na grafice, że tutaj jest po prostu tego mało. A żeby było śmieszniej, to Lane Keeping Assist, czyli ten Lane Assist, system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu, jest w wersji chińskiej jako wyposażenie dodatkowe. Poza tym nie mamy jednej bardzo istotnej rzeczy, czyli nawigacji, moi drodzy. Nie mamy nawigacji. I teraz pytanie, czy możemy taką nawigację albo aktualizację takiego systemu wgrać sobie do tego samochodu? Przecież po faceliftingu ID.3 dostał funkcję aktualizacji systemu on the air. No właśnie, okazuje się, że skoro nie mamy nawigacji, to nie mamy także połączenia z internetem, bo karta SIM, którą kupując w europejskich samochodach, mamy z gruntu zaaplikowaną i wykupiony abonament na jakiś czas, ona działa. Tutaj tego nie mamy i dotarcie do slotu tej karty nie jest wcale proste, bo ona nie jest schowana gdzieś na zewnątrz,
to jest tak naprawdę usługa serwisowa. Mały wyświetlacz przedstawia podstawowe informacje na temat prędkości, zasięgu, procentu naładowania baterii, ale także możemy tutaj zmieniać sobie wygląd tego wyświetlacza, właśnie korzystając z tych wszystkich asystentów jazdy. Oni tutaj, jakby te działające systemy wyświetlają się tutaj po tej lewej części, na lewej części tego ekranu. Po prawej stronie mamy stały element, czyli no, jaki bieg aktualnie mamy włączony. Zresztą to jest też warte wspomnienia, że nie ma tutaj tradycyjnej dźwigni ani przycisków. To jest tak naprawdę selektor biegów. To jest dokładnie takie samo jak w każdym Volkswagenie ID, czyli tutaj mamy D, B. Tryb B służy do rekuperacji, no i oczywiście parking. I jeszcze jedna ważna rzecz, jak można skomplikować proste rzeczy. Ten panel tutaj do włączania świateł, on jest dotykowy. No przecież po co komplikować tak życie? Wystarczyło stosować to tradycyjne pokrętło, a tutaj trzeba 3 razy kliknąć. Nie zawsze to jakoś precyzyjnie działa. No trzeba po prostu się w tym umieć odnaleźć i przyzwyczaić do tego. Też trudno się dogadać z tym samochodem, bo normalny system, normalne hasło Hey Volkswagen działa, a tutaj nie działa. Hey Volkswagen. Nie działa. O, działa system wymuszony przyciskiem. I co dalej? Help list is as follows. Please select one. Navigation. Recommended directions are as follows. Zoom in. Sorry, navigation system is not ready. Please try again later. Change radio. Change radio. No, system głosowy jest, ale działa jak działa. Utknęliśmy w korku, więc to jest dobry moment, żeby tutaj trochę popatrzeć i poklikać na tym ekranie. Producent podaje 13,9 zużycie energii na 100 km, 15,1 w tym momencie. No, czyli taka wartość nieco wyższa, bo jedziemy nie za szybko. Długoterminowo to już jest 23 kWh na 100 km, a od ostatniego ładowania mam tutaj 25,5 nawet, więc no, te wartości podawane przez producenta można między bajki włożyć. Więc biorąc pod uwagę, że baterie mamy tutaj 58 kWh, zużycie energii jest na poziomie 20 średnie, no to przejedziemy nieco ponad 200 km. A to jest mały zasięg. No ale taki sam zasięg jest w europejskich ID-kach. No i rozwiązaniem jest oczywiście większa bateria, której w chińskim samochodzie nie kupimy. Dopiero albo tylko i wyłącznie w europejskim. Gwarancja w przypadku europejskich ID3 obejmuje 2 lata i 8 lat na baterię oraz limit kilometrów 160 tysięcy. W przypadku chińskiej wersji tego samochodu... Podstawowe pytanie zatem, czy jak kupimy sobie takiego Volkswagena ID3 z rynku chińskiego, to będziemy mogli ten samochód w Polsce serwisować? Na to pytanie odpowie nam oczywiście przedstawiciel Volkswagena. Wiecie, jak to bywa. Czasami sprawa może zakończyć się po prostu wysłaniem oświadczenia marki. No i chyba nie uda nam się dodzwonić jednak. Mogę przeczytać jedynie to, co Volkswagen nam przysłał. Chcecie? No to uważajcie. Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami, poza autoryzowaną siecią Volkswagena, czyli w tak zwanym imporcie prywatnym. Każdy może sobie sprowadzić samochód skąd chce i go zarejestrować w sposób legalny. Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagena ID są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą europejski obszar gospodarczy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakichkolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie europejskiego obszaru gospodarczego.
Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrz wspólnotowy nie mogą również zapewnić, uwaga, klientom oryginalnych części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6. I to jest zrozumiałe, bo ID.6 nigdy nie był w Europie i na razie ten samochód do Europy nie trafi. Ale mówimy tu przecież o ID.3, który w Europie jest. Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersje oprogramowania przeznaczone na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID zostały wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów. Dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami. I o ile tutaj mówimy o samochodach sprowadzanych z Chin, tak ta notatka w żaden sposób nie odnosi się do samochodów sprowadzonych choćby ze Stanów Zjednoczonych, gdzie również obowiązuje inna homologacja. I o to też chciałem zapytać przedstawiciela Volkswagena, no może uda nam się skontaktować z nim w innym terminie. Reasumując, jest grupa osób, dla których chińska wersja Volkswagena ID.3 będzie łakomym kąskiem ze względu na cenę na przykład. Trzeba się jednak wtedy liczyć z pewnymi ograniczeniami. Tam mamy do wyboru tak naprawdę jeden rodzaj napędu, jedną pojemność baterii, no i jesteśmy pozbawieni wszelkiego rodzaju aplikacji czy możliwości połączenia z samochodem z internetem. Po prostu będziemy musieli to zrobić we własnym zakresie, niekoniecznie będziemy mogli posiłkować się serwisem. Ale jeśli chodzi o komfort jazdy, o dynamikę i o wyposażenie, to taki samochód z rynku chińskiego jest świetną alternatywą, tańszą alternatywą dla europejskich samochodów. No biorąc pod uwagę koszty, nawet tą skomplikowaną procedurę, która jak się okazuje wcale nie jest taka skomplikowana, tylko jest dokładnie taka sama jak w przypadku importu samochodów ze Szwajcarii czy ze Stanów Zjednoczonych, to możemy trochę obniżyć sobie koszt i jeździć nowym Volkswagenem ID.3 za jakieś 135 tysięcy złotych. No biorąc pod uwagę, że nowy samochód, lepiej wyposażony, mocniejszy, w Europie kosztuje przynajmniej 184 tysiące złotych, no to w kieszeni zostaje 50 tysięcy złotych. Oczywiście zupełnie inną kwestią jest też fakt, że za 65 tysięcy złotych, bo sprawdziłem, możemy kupić sobie 2-3-letniego Volkswagena ID.3, też z silnikiem o mocy 204 koni mechanicznych, no ale już jako auto używane, no, z niewielkim czy z większym przebiegiem. No ale zdecydowanie tańsze, bo 65 tysięcy złotych.